Początkowo Piłsudczycy nie tworzą jakiejś jednej organizacji politycznej. Ludzie Piłsudskiego działają w ramach różnych partii politycznych, często dystansując się od ich dominującej linii politycznej. Przykładem może być Jędrzej Moraczewski w końcu zmuszony do odejścia z Polskiej Partii Socjalistycznej. No ale w 1927 roku kończy się kadencja Sejmu. W roku następnym, czyli 1928, mają się odbyć wybory do Sejmu, no i trzeba jakoś w tych wyborach wziąć udział. Trzeba wystartować w tych wyborach. I ta konieczność startu w wyborach zmusiła obóz sanacyjny do stworzenia własnej listy czy własnej formacji. I tak powstał bezpartyjny blok współpracy z rządem. Nazwa wskazuje, że nie jest to partia polityczna, tylko to są ludzie dobrej woli. Którzy chcą wspierać rząd, chcą wspierać sanację. W kampanii przedwyborczej BBWR będzie nadużywał wizerunku Józefa Piłsudskiego. Będzie chciał zdyskontować popularność marszałka i zamienić ją w sukces wyborczy. BBWR będzie też korzystać z funduszy rządowych, wsparcia administracji rządowej, co bez wątpienia było naruszeniem zasady apolityczności państwa w wyborach parlamentarnych. Ale ten BBWR, na czele którego stanął Walery Sławek, jeden z najwierniejszych współpracowników Józefa Piłsudskiego, nie skupił wszystkich zwolenników marszałka. Ludzie związani z obozem sanacyjnym wystawili w tych wyborach również inny list. I tak sanacyjna lewica, skupiona w Związku na Rzeczpospolitej, głosiła listę Narodowego Państwowego Bloku Pracy. Pod własnym sztandarem Poszli też zwolennicy Piłsudskiego z Narodowej Partii Robotniczej Lewica. Odrębną listę zgłosili również zwolennicy marszałka z Wielkopolski, Pomorza i Małopolski, którzy wystawili listę o nazwie Katolicka Unia Ziem Zachodnich. Tym razem do wyborów poszli również Ukraińcy, którzy bojkotowali poprzednie wybory w roku 1922, Podobnie jak to było wówczas, część mniejszości narodowych zjednoczyła się w blok mniejszości narodowych, ale nie wszystkie mniejszości weszły w skład bloku, więc obok tej jednej dużej listy bloku mniejszości narodowych samodzielnie wystartowali m.in. syjoniści z Małopolski Zachodniej i Wschodniej, Rosjanie, ugrupowania ukraińskie. Nie połączyła swoich sił do wyborów opozycja, która wystartowała z wieloma listami partyjnymi. Wybory odbyły się 4 marca 1928 roku. Frekwencja była bardzo wysoka. Wyniosła ponad 78% uprawnionych. Była o 10% wyższa niż ta w 1922 roku. Ale jest to bardzo łatwe do wytłumaczenia, ponieważ wtedy wybory bojkotowała społeczność ukraińska w Galicji Wschodniej. Teraz tego bojkotu nie było. Najwyższa frekwencja była w Powiecie Jarocin, gdzie wyniosła ponad 99% uprawnionych do głosowania. Najniższa była w Poznaniu, gdzie wyniosła nieco ponad 59,5%. Najlepszy wynik w tych wyborach uzyskała lista BBWR-u. Głosowało na nią 2 400 000 wyborców, 21%, co przełożyło się na 122 miejsca w Sejmie. Ale to zaledwie 29% mandatów. BBWR chciał wygrać te wybory, chciał mieć większość w Sejmie. To się nie udało. Z tego punktu widzenia wynik BBWR-u można uznać za porażkę. Wybory przyniosły olbrzymi sukces ugrupowań lewicowych. Na wszystkie ugrupowania lewicowe padło łącznie prawie 30% głosów, co dało 31% mandatu. Wśród ugrupowań lewicowych największy sukces odniosła Polska Partia Socjalistyczna, ale dobry wynik miało również polskie sensowne wyzwolenie. Swoisty sukces odnieśli również polscy komuniści, którzy w sumie, jak się policzyli, to mogli się doliczyć 20 posłów w 434-osobowym sejmie. Sukces w wyborach odniosła Lewica, klęskę w wyborach poniosła prawica. Zjednoczenie Ludowo-Narodowe uzyskało zaledwie 38 mandatów. W poprzednim Sejmie to był wynik o 60 mandatów lepszy. Klęskę poniosły również ugrupowania centrowe, które uzyskały około 10% głosów i dostały około 12% mandatów. Polski Blok Katolicki, utworzony przez PSL Piast i Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. Uzyskało zaledwie 6% głosów. To tylko trochę więcej niż połowa tego, co uzyskał sam PZL Piast w 1922 roku. Mniejszości narodowe miały wynik nieco słabszy niż w poprzednich wyborach, zdobyły łącznie 86 mandatów, poprzednio to było 89 mandatów. Blok mniejszości narodowej uzyskał 55 mandatów, mniejsze ugrupowania wprowadziły w sumie 31 posłów. Skąd taki wynik? Lewica bardzo szybko przeszła do bardzo silnej opozycji w stosunku do ruchu sanacyjnego. PPS była o wiele bardziej krytyczna, o wiele bardziej ostra w krytykowaniu sanacji niż ruch narodowy. W związku z tym przyciągnęła do siebie wielu przeciwników sanacji. Mamy tutaj takie typowe zjawisko radykalizacji: ludzie, którzy nie akceptują systemu władz, głosują na tych, którzy są najbardziej wyrazistymi krytykami tego systemu władz. I tak oto paradoksalnie, nie ruch narodowy, który od władzy odsunął Józef Piłsudski, ale właśnie socjaliści stają się najbardziej gorliwymi krytykami obozu sanacyjnego. Z czego to wynika? Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Użytkownik barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze. Mój profil na portalu patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.